Cześć piesełki i człowieki! Prosiliście, prosiliście, gadaliście, pisaliście, no to są zabawy z psem. To znaczy, w co bawimy się z piesełkiem? W ogródku, na spacerkach, więc zabierzemy Was dzisiaj troszeczkę na spacer, trochę pokażemy, czym się bawimy, w jaki sposób i będziecie mogli przetestować pewne zabawy, może z własnym piesełkiem. Nie? Mikas? No to lecimy. Łap! Pierwsza zabawa to zabawa z piłką. I ja nie lubię bardzo bawić się z piłką w taki sposób, że rzucam piłkę, pies przynosi, rzucam piłkę, pies przynosi. Nie, bardziej chodzi o to, żeby ta piłka nam posłużyła jako... Jak to się mówi? Wyznacznik do zabawy, że tak wiecie, używamy tej piłki, a piesełek robi różne dziwne rzeczy. Więc możecie korzystać z tych komend, które piesełek potrafi i na przykład poprosić go o coś, tak? Tak? Obrót. Siak. Łup. Brawo! Piesełkiem zabawa też polega na tym, że ja go muszę gonić. Tej zabawy akurat nie polecam, bo ja już Snickersa mam ogarniętego, więc to nie jest zabawa dla młodych psów. Ale jak macie dorosłego pieska, to możemy się ganianego sprzętu bawić. No i znowu lecimy sobie kolejne rzeczy. Co piesełek umie? Ja będę tam uciekać. Do mnie! Super! Głos! Łap! Bardzo ładnie! I jak widzicie, ja piłkę mogę mu pogadać w taki sposób, że on za nią albo pędzi, albo ją po prostu łapie do pyska. Można też pograć w piłkę nożną. Snickers lubi? To Wam pokażę. Snickers akurat stoi na bramce, więc jak gramy w piłkę, bo jeśli chodzi o kiwanie, to ja nie mam z nim szans. Jeśli chodzi o strzelanie goli, to czasami mi się udaje. Na bramkę. On bardzo lubi grać w piłkę. To już jest druga w tym sezonie. Kolejna zabawa to jest zabawa wyścigi. Snickers czasami oszukuje. Więc jak macie piesełka, który już oszukuje, to możecie na start go przytrzymać tutaj za obruszkę. Ja go postaram się nie trzymać. Zobaczymy, czy będzie oszukiwał, czy nie. Ja odliczam od 3 do 1 i na start dopiero się ścigamy. Nie. 3, 2, ja! Mówiłam, że czasem oszukuję. Chodź tu, oszuć się! Daj kółko! Puść! Puść! Super, chodź tu! Siadź! Nie! 3, 2. Nie! 3, 2, 1, start! Ja zazwyczaj przegrywam, więc ja robię taką opcję trochę z oszustwem, że ja oszukuję, pokażę Wam. Ja sobie go zostawię trochę dalej od kółeczka. Zapraszam, zapraszam! Siadł! Nie! 3, 2, 1, start! No ale moje oszustwo i tak niewiele daje. Ta zabawa będzie bardziej taka stonowana, spokojniejsza dla piesków, które na przykład nie mogą biegać, albo są starsze, albo dla piesków, które chcecie aktualnie uspokoić i wyciszyć. Będziemy chować piesełkowi smaczki po ogródku, on będzie musiał je znaleźć. Chodź piesek. Najpierw trzeba go schować, żeby nie podglądał. Chodź, chodź, chodź. Tu. Leżeć. A my idziemy chować smaczki. Jak żeby nie widział.
jeden rzucę w trawę, ale rzucę w trawę tutaj przy kółku, żebym ja wiedziała, gdzie on jest. Jak macie pieska, który nie umie tak długo zostawać, to możecie go zamknąć w domu albo na przykład, żeby ktoś Wam go na spacerze podtrzymał, nie? I wracamy po piesek. Szukaj smaczków! Jak macie psa, który dopiero zaczyna tą zabawę, to zróbcie mu trochę mniejszy obszar, bo Snickers już jest trochę, wiecie, zaprawiony w boju. To on wie, tam nie piesełek, no ja mu pokażę, że druga strona ogródka, nie? I teraz niech mu będzie łatwiej troszeczkę znaleźć. Trzy namierzył szybciutko, tu jest trochę trudniej. Nie będziemy podpowiadać, niech sobie radzi. Aż słychać, jak niucha. No brawo! Brawo! Bardzo ładnie. Jeżeli Wasz piesełek potrafi omijać przeszkody, to znaczy obiegać je, to możecie sobie to właśnie wykorzystać podczas spaceru. Ja to robię w taki sposób, że nagrodą dla piesełka będzie smaczek i będę go prosić, żeby ominął konkretną przeszkodę, którą ja mu wskażę. No umówmy się, jesteśmy w lesie, więc tą przeszkodą będzie drzewo. Chyba że szczygiełka będziemy zaraz omijać. Ludzi mu jest czasami trochę trudniej. No, chodzi o to, żeby zaaktywować nie tylko mięśnie piesełka, ale też główkę, bo on się musi zastanowić, co ma ominąć. Gotowy? No to chodź. Uwaga. Omiń. Brawo! Dobra. Teraz w drugą stronę. Chodź, chodź, chodź. Omiń. Nie! Omi! No brawo! Tak! Łap! Znowu nie trafiłeś. Widać było, że spojrzał na mnie. On już jak tam biegł, to chyba już wiedział, że to chyba nie to drzewo, o które ja mu chodziłam. Teraz spróbujemy ominąć szczygiełka. Nie będziecie tego widzieć, ale ja Wam powiem, czy się uda. Omi! No brawo! Udało się! Jak Wasz pies nie potrafi omijać przeszkód, to pokażę Wam łatwiejszą wersję tego ćwiczenia, ale musimy pójść dalej. Tu mamy wersję w poziomie. Będziemy chcieli, żeby piesek przeskoczył drzewo i wtedy będzie nagroda. Hopaj! Brawo! Hopaj! Dobrze! Możemy też spróbować go poprosić, żeby połaził trochę po tym drzewie, które jest takie szerokie. Tu dasz radę? No, to hopaj. O! No brawo! Jeszcze raz. Hopaj. I tu. Super! Bardzo ładnie. Oczywiście, jak macie małego pieska, to znajdźcie mu jakieś mniejsze drzewo. Jak macie dużego pieska, to to nie musi być drzewo, może być na przykład ławka, tylko taka, wiecie, bez oparcia. Nie, może być jakiś kubeł niższy na śmieci, tak, żeby piesełek gdzieś sobie przeskoczył, albo nawet pod spodem się przeczołgał, bo to też jest fajnie, że ja czasami ze Snickersem robię tak, że on się na przykład przeczołguje pod ławką. Więc tak zaaranżować troszeczkę takie mini agility spacerowe. Do kolejnej zabawy musicie się trochę przygotować. Ja jakieś 15 minut temu znalazłam sobie szyszki, wsadziłam do kieszeni po to, żeby one trochę przeszły moim zapachem, bo będziemy się z piesełkiem bawić w szukanie tych szyszek. Łatwiejsza wersja, jeżeli Wasze piesełki dopiero zaczynają, jest taka, żebyście wzięli tą szyszkę i rzucili ją w miarę tutaj na ścieżkę, tak żeby ją było widać. Ja Snickersowi od razu zrobię trudniejszą wersję, bo rzucę w trawę tą szyszkę. Ona nie do końca będzie widoczna, a jak chcę mu bardzo, bardzo utrudnić, to ja po prostu rzucam szyszki w inne szyszki. A pies i tak znajdzie tą, która pachnie Wami. Dlatego warto w
wcześniej właśnie włożyć sobie te szyszki do kieszeni, albo wiecie, tak je trzymać w ręce, żeby one po prostu przeszły waszym zapachem. No i zapomniałam najważniejsze. Jak piesełek znajdzie szyszkę, to dostanie smaczka. No wiadomo, jakaś nagroda musi być. Tak, piesełek? No, siad. Wrzucamy. Szukaj szyszki. Bardzo ładnie. No, hal cały w liściach. Łe, i ślina. Dobra, spróbujemy jeszcze trochę dalej. Mu rzucę. Siad. I specjalnie go posadziłam tyłem, żeby nie widział, bo on znowu oszukuje. Szukaj szyszki. Brawo! Tym nosem nie wygramy, no nie ma lekko, nie ma lekko. Teraz zaaranżujemy do zabawy szczygiełka, on jest tam po drugiej stronie, ponieważ piesełek będzie mnie szukał. Ja się pójdę schować, a szczygiełek zostanie z piesełkiem, wyda mu odpowiednią komendę, a potem pies mnie znajdzie. W nagrodę chciałabym powiedzieć, że otrzyma moją dozgonną miłość i głaski, ale na wszelki wypadek, gdyby mu to nie wystarczyło, to dostanie też smaczka. Widzimy się za chwilę. Tam zostały szczygiełki i piesełek. A ja się idę schować, bo Snickersa trzeba schować ze ścieżki, żeby nie widział mnie. Bo jak już wam powiedziałam wielokrotnie podczas nagrywania tego filmu, on jest strasznym oszustem i on lubi sobie podglądać, gdzie ten człowiek jest. Więc idę. Zaraz do was wrócę, jak znajdę jakąś fajną kryjówkę za jakimś drzewem. Myślę, że sobie tutaj chyba skręcę w lewo i tam jakieś drzewko sobie znajdę i się schowam. Mamy małe komplikacje. Chciałam się schować za tamtym drzewem, ale wyobraziłam sobie, jak Snickers przytaszcza Krzyśka, który w jednej ręce trzyma smycz, a w drugiej ręce aparat po tych zwalonych pniach. Więc daruję mu to i schowam się może tutaj za tym drzewem. Snickers, szukaj człowieka. Szukaj. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. To jest przecież ta miłość! Ta miłość! Dla miłości mnie znalazłeś, prawda? No pewnie! Powoli sobie kończymy ten film. I tak jak powiedziałam na początku, on powstał, bo my mamy też film dotyczący zabaw w domu z piesełkiem. Więc jak go nie widzieliście, to on się tutaj gdzieś pojawi. A jak zastanawiacie się, w jaki sposób nauczyć psa różnych rzeczy, różnych komend, które wam też pomogą w tych zabawach, i tych w domu, i w tych na zewnątrz, no to zapraszam na naszą stronę internetową i na nasze kursy online. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. Mam nadzieję, że wam się nasze zabawy podobały. Tak, zgadzam się, że piesełek musi umieć niektóre rzeczy, niektóre komendy, żeby w te zabawy się poobawić, ale zawsze możecie mu je troszeczkę ułatwić, albo po prostu wybrać sobie te zabawy, do których piesełek nic nie musi umieć, bo jeżeli chodzi na przykład o to szukanie, które robiliśmy przed chwilką, to jeżeli pies jeszcze nie zna tej zabawy, to na razie możecie się schować tak, żeby on was widział. Gdzieś daleko ścieżką, albo nawoływać do piesełka, klaskać do niego i on wtedy jak zobaczy, że aha, odnalezienie człowieka jest takie fajne i wtedy jest nagroda, no to możecie potem chować się troszeczkę bardziej gdzieś tam za drzewo, za pniaczki, albo jak nie jesteście w lesie, tylko w parku, no to za jakiś budynek albo na osiedlu. Dacie radę. My natomiast z piesełkiem dziękujemy wam za dzisiaj i lecimy dalej kontynuować spacerek. Niech sobie teraz troszeczkę powęszy. Smell you later!